Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie Was i naszych przyjaciół, którzy razem z nami przeżywają spotkanie z Panem Jezusem w kropelce radości. Bóg jest dawcą życia, otrzymaliśmy od Niego ten dar życia i pragnie, abyśmy nim jak najlepiej dysponowali. Dlatego podziękujemy Bogu. Bóg nie umarł, Jezus żyje. Kochani, są takie dni w naszym życiu, na które w szczególny sposób czekamy z wielkim niepokojem, ale i z radością. Takim dniem to oczywiście będzie dzień naszych urodzin, nasza rocznica. Prawie się starzejemy, ale w waszym wieku nikt się tym nie przejmuje. Chciałby już mieć pełną dojrzałość. Bo babcia z mamą szykuje tort urodzinowy, są świeczki, które gasimy, życzenia sobie składamy, żeby jak najlepiej nam się dalej w życiu układało. No i liczymy także na prezenty, na dary, prawda? Drugim takim dniem, no to jest dzień naszego patrona z chrztu, naszej imieniny, też związane z życzeniami i z prezentami. Prezenty są wyrazem miłości tych, którzy nam je dają. Wyrazem życzliwości dla nas i bardzo sobie cenimy, my też chcemy z okazji imieni mamusi czy tatusia, urodzin rodziców naszych obdarować ich prezenty. Wiedzieli, że ich kochamy i dlatego w tym prezencie o nich pamiętamy. No i dobrze byłoby, żebyśmy to obdarowywanie z okazji imienin zachowali do końca naszego życia. Nie zbiedniejemy, ja ze swojej skarbonki tam coś wyjmiemy, żeby obdarować życzliwością osobę, którą naprawdę kochamy albo której coś zawdzięczamy. O tym pamiętajmy. Kto daje, ten potem w czwórnasób może otrzymywać. Pan Bóg jako nasz Ojciec nas bardzo kocha i obdarowuje nas olbrzymimi prezentami. Tym najcenniejszym prezentem to jest cały świat. To właśnie pierwsze karty Pisma Świętego w pięknym hymnie ku czci Boga Stwórcy mówią o tym darze. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko na tej ziemi było dobre do momentu, kiedy pierwsi ludzie zerwali więź z Panem Bogiem. Te wszystkie dary widzimy wokół nas, bo świat jest darem Boga Ojca dla każdego człowieka. Stąd cieszymy się słońcem. Kochani, bez słońca nie byłoby życia. I dlatego też, jak są pogodne dni, to chce się człowiekowi żyć. Bo boimy się ciemności, a słońce, jako dar od Pana Boga, pomaga wszystkim nam, a także roślinom i zwierzętom w życiu. Też cenimy sobie kwiaty. Kwiaty są wyrazem miłości, kiedy dajemy w prezencie, ale także ubogacają nas bardzo. Przez to, że kwiat ukazuje piękno i wielkość Pana Boga. Cieszymy się niezmiernie, jak mamy swoich przyjaciół, kota czy psa, bo to też nasi przyjaciele. Nie tylko dar od rodziców, ale przez rodziców Pan Bóg także mówi o tym, że nas bardzo, a bardzo kocha. Stąd też, kochani, chcemy dzisiaj za to wszystko, co nas otacza, z całego serca Panu Bogu dziękować i za wróble, które nas nigdy nie opuszczają, za motyle, które pokazują się w pewnym okresie naszych miesięcy, a w szczególny sposób uwielbiajmy Boga
i często mu śpiewajmy: dziękuję Ci Boże za to, że żyję. Dziękuję Ci Boże za cały świat, który mnie otacza. Co by było, kochani, gdybyśmy wakacje nie spędzali pewnego czasu w górach? Warto wspinać się na szczyty, z których możemy piękną panoramę oglądać. Teraz się dowiedziałem, że nasi alpiniści zdobywają szczyt w zimie, jeden z najwyższych szczytów świata, by powiedzieć: Boże, jak jesteś wielki. Kiedy zdobywali Mont Everest, nasi właśnie alpiniści Polacy po zdobyciu szczytu zostawili na szczycie różaniec, jaki otrzymali od świętego Jana Pawła II, aby dziękować Panu Bogu za to piękne zwycięstwo. Także dziękujemy za wodę. Za wodę, która jest i deszczem, i morzem, i rzeką, i jeziorem. Można sobie popływać i także przeżywać wielką radość w kontakcie z tym właśnie płynem, którego w kilkudziesięciu procentach składa się nasz organizm. Czy wiecie o tym? Kilkadziesiąt procent składamy się z wody. Składamy się z wody. No i kochani, dziękujemy także Panu Bogu za kontynenty. Pragnę kiedyś udać się do Afryki, żeby zobaczyć zwierzęta żyjące w normalnych warunkach, a przede wszystkim zjeść owoce cytrusowe. Tam cytryny są najsmaczniejsze, i pomarańcze, i prawdziwe banany, bo my jemy zwierzęce banany, nie takie, które powinien jeść człowiek. Stąd też, kochani, pierwsze nasze dziękczynienie. Panie Boże, dziękujemy Ci za cały piękny świat, na którym żyjemy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten piękny dar. Ale kochani, oprócz daru, jakim jest cały świat, bardzo pięknym darem, za który trzeba ciągle dziękować, to jest dar naszego życia. Dzięki naszym rodzicom otrzymaliśmy ich komórki, a także i dzięki Panu Bogu jesteśmy do Niego podobni. Bo rodzice z Panem Bogiem uczestniczą w naszym powstaniu, powołaniu nas do istnienia. Dlatego jest wielki dar, jaki posiadają rodzice, że mogą powoływać z Bogiem dzieci. Macie rodzeństwo? Więc trzeba właśnie za to też dziękować Panu Bogu, że nie jesteśmy tylko jedynakami, ale że rodzice decydują się, by z Panem Bogiem kolejne dziecko pójść do istnienia. A teraz się dużo zmienia w Polsce, bo dzięki darowi 500+, tych dzieci się rodzi coraz więcej. I za ten dar życia powinniśmy Panu Bogu dziękować. Bo kto żyje, może wielbić Boga i pracą, i śpiewem, i tańcem, i piosenką. Dlatego też chciejcie, kochani, starać się o to, żeby solidnie wykorzystać dar życia. Przede wszystkim, by go nie niszczyć papierosami, narkotykami, alkoholem, troską o zdrowie, prawda, żeby się odpowiednio ubierać w zależności od pory roku. Zwracać uwagę na odżywienie, prawda, na pokarm, jaki jemy, żeby sobie też nie szkodzić. Niektórzy, nie kontrolując tego, co jedzą, później chorują, prawda? Są takie czy inne obciążenia. I dlatego piąte przykazanie mówi o tym, żeby nie zabijać i stać na straży życia człowieka. I o to się będziemy starali także, by swoje życie szanować i życie drugiego człowieka. Ale kochani, także winniśmy dzisiaj podziękować za to, że nie jesteśmy samotną wyspą, że żyjemy wśród ludzi. No pierwszą oczywiście wspólnotą, za jaką będziemy dziękowali Panu Bogu, to jest nasza rodzina. Jeszcze raz za to podziękujemy, bo to jest najważniejsza wspólnota, której żadna sztuczna wspólnota nie zastąpi. Tatuś, mamusia i ja. No i nasze oczywiście babcia i dziadek. I tam rozpoczynamy życie, uczymy się, co powinniśmy wykonywać, a czego nie robić, prawda? Żeby stawać się pełnymi, odpowiedzialnymi, dojrzałymi ludźmi. Zawsze za tę rodzinę dziękujcie rodzicom i nie denerwujcie się, kiedy tatuś czy mamusia wam zwróci uwagę. Pomyśl sobie, a jak ja będę matką czy ojcem i moje dziecko podobnie się zachowa jak ja, czemu bym nie zwrócił uwagi? W rozmowie z uczniami powiedzieli mi, proszę księdza, gdyby ksiądz nam o tym powiedział, jak sobie pomyślę, gdyby mój syn czy córka zrobili to, co ja zrobiłem, to bym jeszcze był bardziej surowszy niż moi rodzice.
prawda? Bo my się od rodziców uczymy czekających na zadań, kiedy my będziemy ojcami i matkami. Także, kochani, chcielibyśmy podziękować za wspólnotę, w jakiej żyjemy. Kto z nas mieszka w bloku? To ma... Wszyscy w bloku jesteście. Ja mieszkam w samodzielnym takim domku jednorodzinnym po rodzicach, ale mam wspaniałych sąsiadów. Państwa Kowali, którzy pomagają mi w załatwieniu różnych spraw, wywozu śmieci, porządku w ogródku. Pani Kowalowa sadzi mi słoneczniki, które ja bardzo lubię. Troszczą się o to i kiedy przyjdzie poczta, jeśli mnie nie ma, to żeby oni odebrali. Więc trzeba także podziękować za wspólnotę sąsiedzką, w jakiej żyjemy, prawda? I też tej wspólnocie sąsiedzkiej przychodzi z pomocą. Ja kiedy 6 lat mieszkałem w bloku, na pierwszym piętrze z rodzicami, już byłem księdzem wtedy, obszedłem całe pierwsze piętro, mówiłem szczęść Boże, tu pod dwunastką mieszka ksiądz, budowniczy i fryzjerka, bo mam się jest fryzjerką, tatuś był budowlańcem. Jeśli Państwo macie jakieś sprawy do nas, proszę pod dwunastkę dzwonić, żeby wiedzieli, że chcemy tworzyć taką wspólnotę życia sąsiedzkiego. Ale także, kochani, winniśmy, kiedy jesteście już starsi, podziękować za wspólnotę przedszkolną. Ja w przedszkolu bardzo dużo zawdzięczam. Tam w przedszkolu rozwijałem swoje umiejętności związane ze śpiewem, z recytacją wierszy, występowaniem na scenie. Mieliśmy wspaniałą wychowawczynię, która traktowała nas jak swoje dzieci i dużo zawdzięczam przedszkolu. Tam nabierałem odwagi, żeby występować na scenie. Także ciągle dziękujcie, kochani, za waszą szkołę i za waszych nauczycieli. Kochani, gdyby nie nauczyciele, bylibyśmy kapuścianymi głąbami, osłami do potęgi entej, a dzięki nauczycielom pięknie posługujemy się językiem polskim, znamy wiadomości z biologii, historii, fizyki, chemii. Nie rosną nam brzuchy, bo ćwiczymy na wychowaniu fizycznym, umiemy grać w piłkę, korzystamy z komputerów. To wszystko uczymy się od naszych nauczycieli. Dlatego ja nauczycieli nazywam rodzicami szkolnymi, bo oni nam zastępują przez te kilka godzin naszych rodziców, żeby intelektualnie nas kształcić, a także uczyć, jak mamy postępować w życiu, prawda? Żeby być odpowiedzialnymi ludźmi. No i kochani, także już teraz dziękować za studia, jakie skończycie. Może zostaniecie inżynierami, może zostaniecie lekarzami, nauczycielami, żeby też za tę wspólnotę studiów uniwersyteckich już teraz Panu Bogu dziękować, żeby dobrze wybrać, prawda? W tym wyborze zawodu, że potem nie żałować, po co ja takie studia skończyłem, kiedy się tym nie interesuję. Odczytywać swoje umiejętności, a potem nimi się jak najlepiej posługiwać. No i także, kochani, winniśmy podziękować za wspólnotę parafialną, bo tam też spotykamy się nie tylko na mszy świętej, ale spotykamy się w różnych kółkach zainteresowań. Ja zawsze życzę poszczególnym parafiom, by tam dla dzieci i młodzieży było kółko muzyczne, taneczne, dramatyczne, kukiełkarskie, języków obcych, charytatywne, sportowe, by w ramach tych kółek dzieci, młodzież rozwijały swoje talenty. Za tę wspólnotę także chcemy z całego serca Panu Bogu podziękować. Kochani, złóżmy ręce i tak w myśli powtarzajcie za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten wspaniały prezent, jakim jest cały świat. Będę Cię wielbił, kiedy będę oglądał piękno przyrody. Za słońce Ci dziękuję, za gwiazdy, wszystkie zjawiska świetlne. Dziękuję za wodę, dziękuję za góry, dziękuję za zwierzęta, ptaki, za owady, za wszystko, bo to jest dar, jaki otrzymałem od Ciebie. A także dziękuję za życie. Mogę nim wspaniale się posługiwać, żeby to życie moje owocowało w tym, jak skończę studia i będę pracował, by swoimi umiejętnościami nieść pomoc drugiemu człowiekowi. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za ludzi. Na pierwszym miejscu za moją rodzinę, za układy sąsiedzkie, za grupę przedszkolną, szkolną, ponadpodstawową, za przyszłe studia uniwersyteckie i za
wspólnotę zawodową, którą kiedyś będę przeżywał, jak już założę swoją rodzinę. I proszę Cię, Panie Jezu, abym w przyszłości był dobrą matką i dobrym ojcem, jak najlepiej wychowywał swoje dzieci i z Tobą przekazywał życie mojej członkom mojej rodziny. Za to wszystko Ci, Jezu, dziękuję. Powstańmy i podziękujemy za ten piękny świat, tą radosną piosenką, gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. Złóżcie ręce. Idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. W każdym sercu, w każdy czas, chwalmy Boga. Nie ma w życiu zbędnych chwil, każda chwila ważna jest, każdej zobacz Bożą myśl. Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas, On świat nam podaje, ciągle kocha nas. Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas, On świat nam tu daje i ciągle kocha nas. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam w tym ostatnim dniu 2022 roku. Rozpoczynamy nasz konkurs w Kropelce Radości. Dziękujemy oczywiście księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie naszej dzisiejszej katechezy. Rozwiązujemy krzyżówkę, oto ona, zobaczmy co się na niej dzieje. 12 konkursowych pytań od numeru 1 do numeru 12. Możliwość wpisywania prawidłowych odpowiedzi zarówno w pozycji pionowej, jak i też w pozycji poziomej. Przypominam także o tych szczególnych miejscach, które nazywamy skrzyżowaniami. To są te miejsca, w których mogą pokazać się literki odkryte przez osobę, która przed nami prawidłowo odpowiedziała na konkursową zagadkę. A zatem przypominam numer telefonów do naszego studia, bo najpierw trzeba do nas się dodzwonić, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Dla dzieci z Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. Każdy, kto prawidłowo odpowie na naszą konkursową zagadkę, otrzyma nagrodę. Bardzo proszę, pokażmy dzisiejszą nagrodę. Perła i inne baśnie, książka autorstwa księdza Janusza Stańczuka, wydawnictwo Sióstr Loretanek. Bardzo prosimy, aby wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzą na nasze konkursowe pytania, wysłali do nas swoje dane adresowe, abyśmy my mogli do Was wysłać nagrody pocztą. Nasz adres mailowy kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Myślę, że o tych zasadniczych sprawach przypomnieliśmy sobie, a więc rozpoczynamy nasz konkurs. Odbierzemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże, jak masz na imię? Szymon. Ile masz lat, Szymku? Natalka. Szymon i Natalka. Szymon, ile masz lat? 7. A Natalka? 6. 6. I Szymonek. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Zagadki od 1 do 12. Który numer wybieracie? 12. Bardzo proszę o zaznaczenie 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy drużyna jest gotowa? Uwaga, uwaga, oto nasza zagadka.
zleciał z góry nad ranem, będzie dywanem dla sanek, będzie kapturem dla świerka i najweselszym bałwanem. Śnieg. Próbujemy. I to jest bardzo dobra odpowiedź. To jest śnieg. Wszystko się zgadza. Zleciał z góry nad ranem, będzie dywanem dla sanek, będzie kapturem dla świerka i najweselszym bałwanem. Tego śniegu nam oczywiście brakuje, bo pogoda jest bardziej wiosenna niż zimowa. Czekam teraz na wasze pozdrowienia. Kogo pozdrawiacie? Wujka, dzięki, Nadia, Kupina, Milkę, Oliwkę, ciocię Agę i wujka Rafała, Julkę, Filipa, Bartka i Anielkę z Anglii. I ciocię Monikę, wujka Maćka, Zuzię, Martynkę, Alicja. Tatusia, Julkę, mamuś. To już. Babcie Jady, dziadka Ludwika, babcie Wiesia, dziadka Stasia. I telewizja i święta prowadzącego. I Radio Maryja. Pięknie, dziękuję. Uzbierało się tych pozdrowień bardzo wiele, z czego się cieszymy, że możemy je przekazać i niech one popłyną dalej. Pozdrawiam całą waszą drużynę, pozdrawiam Szymona, Natalię i Franka i życzę wam wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem. I oczywiście oczekuję na wasze dane adresowe. Wyślijcie je do nas mailem kropelka@tvmyślnik.trwam.pl. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Kasia. Kasiu, ile masz lat? 9. Skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Opola. Pozdrawiamy pięknie Opole. Wskakujemy, Kasiu, do naszej krzyżówki. Zajęta jest już 12, a zatem od 1 do 11. Czekam na twoją decyzję. 11. Bardzo proszę o zaznaczenie 11. 3 literki. Jesteś gotowa, Kasiu? Tak. Uwaga, uwaga, oto moja zagadka. Co to za woda twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na niej. Lód. Próbujemy. Świetnie, Kasiu, to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. To jest oczywiście lód. Co to za woda twarda jak kamień? Można na łyżwach ślizgać się na niej. Ale żeby woda stała się lodem, potrzebny jest mróz, którego brakuje. Kasiu, kogo pozdrawiasz? Babcię, mamę, siostrę, dziadka, telewizję Trwam, księdza prowadzącego, Radio Maryja i pana, który mnie połączył. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam ciebie, Kasiu, bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Do Kasi oczywiście wysyłamy nagrodę pocztą. Kasiu, czekam na twój adres. Wyślij go do nas mailem kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Kasia dzwoniła z Opola. My 6 stycznia rozpoczynamy nasze regionalne spotkania podwórkowych kółek różańcowych dzieci niedaleko twojej miejscowości, Kasiu, w Warmontowicach koło Strzelec Opolskich. Spotykamy się 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli. O godzinie 10:30 rozpoczynamy nasze spotkanie. O 11:00 msza święta, po mszy świętej słodki poczęstunek i pieczenie kiełbasek w ognisku. Będziemy przeżywać nasze spotkanie w prawdziwej stodole wśród żywych zwierząt ze świętą rodziną. Ośrodek Barka, Warmontowice koło Strzelec Opolskich. Bardzo serdecznie naszych przyjaciół z diecezji opolskiej i z okolicznych diecezji zapraszamy. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Antoś. Antoś, ile masz lat? 5,5. Skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Z Białegostoku.
Pozdrawiamy Białystok. Antoś, oto nasza krzyżówka. Zajęta jest 11 i 12, zatem masz możliwość wyboru od 1 do 10. Co wybierasz? Trójkę. Który numer? Trójkę. Bardzo proszę o zaznaczenie trójki. Z 4 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy, Antoś? Tak. Uwaga, uwaga. Szczypie w uszy, nos czerwieni. W szklaną taflę wodę zmieni. Mróz? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Bardzo proszę, wpisujemy. Antosi, to jest prawidłowa, bardzo dobra odpowiedź. Szczypie w uszy, nos czerwieni, w szklaną taflę wodę zmieni. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Całą naszą rodzinę, Radio Maria i nasze przedszkole. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiamy i Bolesławy Lamy. Pozdrawiam ciebie bardzo, bardzo gorąco. I wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę, Antosiu. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Oczywiście do ciebie wysyłamy nagrodę pocztą. Wyślij do nas swoje dane adresowe. Korzystamy z naszego adresu mailowego kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Karol. Ile masz lat, Karolku? 10. Skąd do nas dzwonisz? Mordalki Goła Limanowej. Bardzo proszę, oto nasza krzyżówka. Zajęta trójka, jedenastka oraz dwunastka. Który numer dla ciebie? Dwunastka. Dwunastka jest zajęta. Znaczy jedynkę. Jedynkę. Bardzo proszę, zaznaczamy jedynkę. Została podświetlona na fioletowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z 5 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Zaczynamy, Karol? Tak. Uwaga, uwaga. Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zmieni je... Krople. Krople. Tak jest. To są sople i to jest bardzo dobra odpowiedź. Czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę, babcię, cały świat, będzie buczek, się zabierają do tego i środowisku Radio Odnosza i Radio Maria i wszystkich słuchaczy Radio Maria z okolic Limanowej. Pięknie, dziękuję, Karolku. Wszystkiego dobrego tobie życzę. Pozdrawiamy Limanową, pozdrawiamy jej piękne okolice. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Czekam oczywiście na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. A my do ciebie nagrodę wyślemy pocztą. Przypomnę, że w dzisiejszej Kropelce Radości jest to upominek książkowy. Książka księdza Janusza Stańczuka. Zapraszam, kochani, do naszego konkursu. Przypomnę raz jeszcze numery telefonów do naszego studia dla dzieci z Polski Północnej. 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300. Oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy. 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Halo? Halo, halo. Kogo witamy? Chciałam wziąć udział w konkursie. Jak masz na imię? Karolinka. Ile masz lat, Karola? Słucham? Ile masz lat? 7. I skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Z Choroszczy. Z Choroszczy. Karolinko, oto nasza krzyżówka. Bardzo proszę, widzimy ją na ekranach. Poprosiłabym 13. A już nie ma 13. A, nie ma. Jest no dwójka. Dobrze, to piątkę poproszę. Który numer? Piątka.
Piątka. Bardzo proszę, zaznaczamy piątkę. Nie znamy żadnej literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Mogę czytać zagadkę, Karolcia? Tak. Uwaga, uwaga. Oto zagadka numer pięć. Jesienią i zimą na twojej głowie jest potrzebna, każdy to powie, bo kiedy wieje i śnieżek pruszy, nie zmarzną już twoje uszy. Czapka. Prosimy bardzo. Tak jest, to jest czapka. Pamiętamy o czapce, nie chcemy, żeby nam uszy zmarzły. Karolinko, czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Milankę, Julię, Maję, mamę, tatę, babcię, dziadka i innych i wszystkich na świecie. Pięknie, dziękuję za twoje pozdrowienia. Gratuluję także prawidłowej odpowiedzi. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego Szczęść tobie Boże. Życzę. Szczęść Boże. Oczywiście proszę ciebie, abyś wysłała także do nas swój adres mailowy kropelka@tv-trwam.pl. Pamiętajcie, aby te nasze dane adresowe były kompletne. Piszemy swoje imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i miejscowość, w której znajduje się poczta. Bardzo proszę, abyście także napisały numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. My za chwilę powrócimy do rozwiązywania naszej krzyżówki, natomiast teraz zapraszam was na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. To ostatni dzień roku 2022. I zazwyczaj na koniec roku robimy różne podsumowania. Także i my, jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci, chcemy nieco podsumować ten rok, który przecież był dla nas szczególny i wyjątkowy, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia naszej wspólnoty, a więc w naszych sercach trwa ogromna wdzięczność Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar istnienia naszej wspólnoty, za te wszystkie lata działalności, ale także za to wszystko, co wydarzyło się w tym roku, że mogliśmy wspólnie świętować nasz jubileusz na Jasnej Górze podczas pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych dzieci. Że również podczas tego wydarzenia otrzymaliśmy nową patronkę naszej wspólnoty, błogosławioną Paulinę Żariko, która również w tym roku, w maju, została beatyfikowana. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych dzieci, a także za wszystkie nowo powstałe koła, za wszystkich członków, którzy dołączyli do naszej wspólnoty. Za każde dobro, za każdą modlitwę, za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy w tym roku. Jesteśmy wdzięczni. Pragniemy uwielbić Boga, dziękować Maryi, naszej Matce. I również jestem pewna, że każdy z nas jest dziś wdzięczny za to, co wydarzyło się w jego życiu, za to, czym Bóg nas obdarował, co dla nas przygotował. Choć nie był to łatwy rok, ponieważ rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Przeżywamy ten czas razem z tymi, którzy cierpią, którzy giną, którzy są pozbawieni swoich domów. I błagamy Boga o pokój.
Dlatego wejdziemy również w ten nowy rok z taką ogromną nadzieją, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co się dzieje. I Bóg daje nam także ten nowy czas, abyśmy mogli go przeżyć z Nim i na Jego chwałę. Dlatego pielęgnujmy w naszych sercach wdzięczność za to wszystko, co się wydarzyło, za to, czym Bóg nas obdarował. A nawet jeśli było trudno, to wierzymy, że Bóg z każdego zła, z każdego cierpienia potrafi wyprowadzić dobro i to przyniesie owoce, dobre owoce w życiu każdego z nas. A dziś rozpoczynamy także nowennę przed wspomnieniem naszej nowej patronki, patronki podwórkowych kół różańcowych dzieci, błogosławionej Pauliny Żaryko. Jej wspomnienie po raz pierwszy będziemy obchodzić 9 stycznia. Zachęcam do odmawiania tej nowenny. Może niech będzie to dodatkowa 10 różańca świętego każdego dnia, bo przecież to ona jest założycielką żywego różańca. Dlatego jej wstawiennictwu pragniemy powierzać całą naszą wspólnotę i modlić się o to, byśmy jeszcze bardziej rozpalili nasze serca miłością do Matki Bożej i modlitwy różańcowej. I na koniec zapraszam na regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych dzieci, które już w nowym roku, czyli 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, spotykamy się w Warmontowicach koło Strzelec Opolskich w ośrodku Barka. Tam w prawdziwej stodole wśród zwierząt ze świętą rodziną będziemy się radować z narodzenia Pana Jezusa. To już 6 stycznia. A 15 stycznia spotykamy się w Katowicach Panewnikach, w Bazylice u ojców Franciszkanów. Tam będziemy razem modlić się przy żłóbku, będzie msza święta, będzie adoracja i spotkanie w ogrodzie klasztornym. Zapraszam każdą i każdego z Was. Organizujcie wyjazdy na nasze spotkania. Czekamy z ogromną radością. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do zobaczenia za tydzień już w nowym roku. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy Magdzie Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Magdo, bardzo serdecznie Ciebie także pozdrawiamy. Powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Karola i Faustynkę. Karol, ile masz lat? 12. Faustynka ile? Faustynka ma 5. Skąd do nas dzwonicie? Żliwóż koło Gorlic. Oto nasza krzyżówka, bardzo proszę. Mamy tak, wolną dwójkę, czwórkę albo od 6 do 10. Wybieramy czwórkę. Czwórkę, bardzo proszę. Zaznaczamy czwórkę. Nie znamy żadnej literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z 5 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteście gotowi, Karol? Tak. Uwaga, uwaga, zagadka numer 4. Kiedy mróz nadejdzie srogi, założymy je na nogi. Czeka na nas lodowisko, uważajmy, bo tam ślisko. Łyżwy. Łyżwy. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To są łyżwy i to jest bardzo dobra odpowiedź. Czekam teraz na Wasze pozdrowienia. Kogo pozdrawiacie? Pozdrawiamy babcię, dziadzia, mamę, tatę, całą rodzinę Radia Maryja i telewizję Trwam.
Pięknie, dziękuję za te pozdrowienia, gratuluję prawidłowej odpowiedzi i życzę wam także dobrego ostatniego dnia tego roku. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Panem Bogiem, szczęść Boże. Szczęść Boże i oczywiście czekamy na wasze dane adresowe. Wyślijcie je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Telewizja Trwam, bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Piotrek. Oto nasza krzyżówka, bardzo proszę. Ile masz lat, Piotrze? 8. Skąd do nas dzwonisz? Biłgoraja. Pozdrawiamy cały Biłgoraj i wszystkich naszych przyjaciół. Piotrze, mamy wolną dwójkę albo od 6 do 10. Poproszę 10. 10. Idziemy do 10. Bardzo proszę, masz super dogodną sytuację, bo znasz dwie literki. W trzecim polu masz spółgłoskę L i kończymy spółgłoską G na samym końcu. Czy jesteś gotowy, Piotrze? Tak. Uwaga, uwaga, zagadka numer 10. Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. Kulik. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. Jak widzimy, nasza dzisiejsza krzyżówka jest taka zimowa, bo taką mamy porę roku, aczkolwiek pogoda pokazuje bardziej, jakby była wiosna albo jesień, ale chodziło nam o kulik, Piotrze. Tak jest, wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Telewizję Trwam, moją rodzinę, babcię, dziadka, drugą babcię, Radio Maria Księdza i wszystkich, którzy słuchają. Pięknie, dziękuję. Ja pozdrawiam ciebie, Piotrze, serdecznie. Życzę tobie tego, co dobre. Trzymaj się dzielnie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I oczywiście czekam także na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Prosimy bardzo, kropelka radości. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Marcelina. Marcelina. Ile masz lat? 13. Skąd do nas dzwonisz? Z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Protnicy. Wskakujemy do naszej krzyżówki, Marcelinko. Została nam dwójka, albo 6, 7, 8 lub 9. Szóstka. Zaznaczamy 6, bardzo proszę. Także jesteś w bardzo dogodnej sytuacji. Znamy dwie literki, spółgłoska R po środku i kończymy samogłoską Y. Startujemy, Marcelinko? Tak. Uwaga, uwaga. Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. Narty. Próbujemy. Tak jest, świetnie. To są oczywiście narty. Uprawiasz jakieś sporty zimowe, Marcelinko? Raczej nie. Sanki? No, jakiś śnieg, no to sanki. No to sanki, świetnie. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Całą moją rodzinę, wszystkich ludzi na świecie chorych, Telewizję Trwam i Radio Maria i księdza prowadzącego. Dzięki ogromne. Pozdrawiam ciebie bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Z Panem Bogiem, Marcelinko. Z Panem Bogiem. Czekam także na twoje dane adresowe. Wyślij je do nas mailem kropelka@tv-trwam.pl. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Halo, halo? Czy my się słyszymy? No, chyba komuś zabrakło odwagi. Pozdrawiam zatem bardzo, bardzo serdecznie. Pozostała nam jeszcze dwójka, 7, 8 i 9. Mam nadzieję, że uda się nam dzisiaj rozwiązać całą naszą krzyżówkę. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Halo, tutaj Ala z Częstochowy. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Ile masz lat? 11. 11. Oto nasza krzyżówka, Alu. 2, 7, 8 lub 9? 8. 8, bardzo proszę, zaznaczamy 8. Chyba najdłuższe hasło w dzisiejszej naszej krzyżówce. Znamy jedną literkę na samym końcu. Kończymy samogłoską I.
Mogę czytać zagadkę, Alu? Tak. Uwaga, uwaga, oto ósemka. Gdy nas zima atakuje, każdy z kieszeni je wyjmuje. Raz, dwa na dłonie zakłada, ręka w śnieg bez bólu wpada. Rękawiczki? Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. A zatem wpisujemy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I wyszła nam prawidłowa odpowiedź. Tak jest, chodziło nam o rękawiczki. Wszystko się zgadza. Alu, czekam na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam mamę, tatę, rodzeństwo, babcię, dziadka i wujka i księży z parafii. Pięknie. Pozdrawiam ciebie i wszystkich bardzo naszych dziękuję przyjaciół w Częstochowie. Z Panem Bogiem, Alu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wyślij do nas swoje dane adresowe, nasz adres mailowy kropelka@tvmyślnik.trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Julia. Julcia, ile masz lat? 9. Skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Z Gorzda. Oto nasza krzyżówka, Julcia. Została nam dwójka, siódemka albo dziewiątka. Dwójka. Zaznaczamy dwójkę, bardzo proszę. W samym środku znamy jedną literkę i jest nią spółgłoska N. Mogę czytać zagadkę? Tak. Uwaga. Małe, na pagórku musisz trzymać na sznurku, bo ci uciekną z dłoni. Duże. Sanki. Aha, nie dokończyłem, dokończę. Lubią długie podróże za parą koni. Wpisujemy sanki. Tak jest, to są sanki. Małe na pagórku musisz trzymać na sznurku i tutaj już wiedziałeś, że to są sanki, bo ci uciekną z dłoni, duże lubią długie podróże za parą koni. Tak jest, to są sanki. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Rodziców, dziadków, całą rodzinę, braci, księdza prowadzącego. Księdza, który uczy mnie religii. I tyle. I tyle. Julcia, dziękuję ślicznie. Życzę tobie dobrego dnia. To ostatni dzień roku. Masz jakieś szczególne plany na ten dzisiejszy ostatni dzień roku? Nie, bo jestem chora. Zdrowia ci życzę, Julcia. Szybko musisz wrócić do zdrowia i pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich naszych przyjaciół, którzy chorują. Życzymy wszystkim zdrowia, bo szaleje jakaś paskudna grypa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam ciebie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Zostały nam dwie konkursowe zagadki, siódemka i dziewiątka. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Staś. Stasiu, ile masz lat? Mam 13 lat. Skąd dzwonisz? Dzwonię ze Skierniewic. Pozdrawiamy Skierniewice i wskakujemy, Stasiu, do naszej krzyżówki. Została nam siódemka albo dziewiątka. Który numer dla ciebie? No to proszę numer 7. 7. Zaznaczamy. Tak, zaznaczona już jest siódemka, aż trzy litery znasz, Stasiu, są one odkryte. W drugim polu spółgłoska Z, po środku spółgłoska L i kończymy spółgłoską K. Zaczynamy, Stasiu? Możemy zaczynać. Uwaga, uwaga. Długaśny, miękki, kręci się i wije, ogrzewa w zimie zmarzniętą szyję. Szalik. Tak jest, była czapka, były rękawiczki, to i musi być także do kompletu szalik. Bardzo dobra odpowiedź. Stasiu, czekam na twoje pozdrowienia. To pozdrawiam całą najbliższą rodzinę, babci, dziadków, rodziców, brata, księdza prowadzącego, ale oprócz tego nauczycieli z mojej szkoły i kolegów, koleżanki.
Dzięki ogromne, Stasiu. Pozdrawiaj także swoich przyjaciół od nas, od telewizji Trwam. I tobie życzę dzisiejszego dobrego dnia. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wyślij do nas swoje dane adresowe. Korzystamy z adresu mailowego kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Maja. Maju, ile masz lat? 9. Skąd do nas dzwonisz? Do Pojówki. Maju, oto nasza krzyżówka. Została nam jedna zagadka, więc nie masz już żadnej możliwości wyboru. Bardzo proszę o zaznaczenie dziewiątki. No, coś tam się dzieje, że się dziewiątka nie zaznacza. Jest, mamy zaznaczoną dziewiątkę. Maju, znamy dwie literki, w drugim polu samogłoska A i w przedostatnim polu także samogłoska A. Zaczynamy? Tak. Uwaga, uwaga. W oczach węgielki zmarchwi nos wielki, na śniegu stoi, ciepła się boi. Bałwan. Próbujemy. Świetnie, to jest bałwan i rozwiązaliśmy tym samym całą naszą dzisiejszą krzyżówkę, dlatego na końcu zabrzmiały te fanfary, które mówią nam, że wszystkie odpowiedzi i wszystkie pola w naszej krzyżówce zostały wypełnione prawidłowymi literkami. Czekam teraz na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz, Maju? Babcię, dziadka, mamę, tatę i brata i całą moją rodzinę. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam ciebie bardzo, bardzo gorąco. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Wszystkim zwycięzcom przypominam o konieczności wysłania do nas swoich danych adresowych. Korzystamy z naszego maila kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania z poczty elektronicznej, może do nas dodzwonić, dodzwonić się do sekretariatu telewizji Trwam od poniedziałku do piątku, od 9 do 15, 56 610 72 58. Oczywiście zapraszam na nasze regionalne spotkania. 6 stycznia Warmontowice koło Strzelec Opolskich, ośrodek Barka, zaczynamy o 10.30. 15 stycznia Katowice Panewniki, Bazylika o godzinie 15 sprawowana będzie msza święta, po mszy świętej adoracja Bożej Dzieciny w panewnickiej szopce. Bardzo gorąco, kochani, dziękuję za spotkania w naszym programie Kropelka Radości w roku 2022. Także jak Madzia, dziękuję za nasze wspólne regionalne spotkania, które odbywały się w różnych zakątkach naszej ojczyzny i życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa na nowy 2023 rok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wszystkiego dobrego.